Cześć, witajcie z tej strony uh, Grid. Kilkukrotnie powtarzałem, że jeżeli dostanę informację, że zbliżają się Free Flight czy że są darmowe loty, bo tak można to na nasze przetłumaczyć, no to od razu Wam rzucę info na ten temat. I słuchajcie, właśnie się okazało, że w dniu dzisiejszym, w zasadzie Wy to będziecie oglądać jutro. 12 rozpoczęły się darmowe loty. Pozbawią one do 19. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany Starship Scenem, jeżeli ktoś zastanawia się, czy kupić, czy warto, jest to jak najlepszy czas, żeby móc go przetestować. Nie inwestując w to żadnych pieniędzy. No i jak w ogóle się za to zabrać. Najprostszym sposobem będzie wejście na stronę Robert Space Industries z mojego linka, gdzie jest również podany mój kod referral. Będzie to wyglądało w taki sposób. Tutaj jest mój kod znajomego, który da Wam 5000 kredytów na start, plus jeżeli zakupicie pakiet startowy pojazd. A o. Nox. Ciężka nazwa. Teraz tak, jeżeli zakupicie paczkę w trakcie trwania festiwalu, tak jak wspomniałem, dostajecie 5000 kredytów. I zarówno Wy, jak i ja otrzymujemy pojazd, zadamkę na zawsze z dożywotnią z dożywotnim ubezpieczeniem. Co jest bardzo fajną sprawą, ponieważ jeżeli już kiedykolwiek ta gra wystartuje, będziecie mogli się rozbijać. Nie będziecie musieli się martwić, że będzie istniało ryzyko straty tego. No ale wracając do formularza. Wpisujecie swoje dane, swoje imię, czy swojego nika, czy jak chcecie, żeby się tam wyświetlało w grze. Wpisujecie e-maila, potwierdzacie e-maila, wpisujecie hasło, minimum 8 liter, duże i małe znaki, a także cyfry. Potwierdzacie je, wpisujecie datę urodzin. I tutaj jest haczyk, ponieważ musicie pamiętać, że jest to amerykański system, nie europejski, więc zaczynamy od miesiąca, później dzień, na koniec rok. Referal kod, jeżeli weszliście z mojego linka, będzie wpisane automatycznie. Zaznaczacie y, politykę prywatności. Jeżeli chcecie dostawać informacje co, co nowego w scenie, możecie również i to okienko zahaczyć. Wtedy będziecie na maila otrzymywać e, takie rzeczy. No i wbijamy w lista. Jeżeli to ogarniemy przechodzimy do play now Następnie wchodzimy w Foundation Festival, tutaj na stronie głównej jest, jeżeli wam by niechcący przeskoczyło, bezproblemowo możecie powrócić, klikając na to. Jak widzicie, darmowe loty trwają od 12 do 19 lipca, także no, mamy tylko tydzień, jeżeli ktoś chce przetestować, wypadałoby się pośpieszyć. Klikamy play now. Nie mam. Fly for free until July 19. Mamy też trzy paczuchy, które są w promocji na zestawy startowe. Co prawda jest to tylko obniżka o 5 dolarów. Tu o tych w ogóle nie będę mówił, ponieważ uważam, że na sam początek Aurora jest jak najbardziej dobrym wyborem. Chyba, że ktoś ma więcej kasy, no to może sobie poszukać innego statku. Ale jeżeli nie jesteście pewni, czy Wam się gra spodoba, bierz się Aurora. Później możecie ją spokojnie wymienić, na przykład na kutera. I teraz, żebyście mieli czegoś świadomość. Jeżeli kupicie ten start Aurore, wydacie 50 dolarów. Będziecie chcieli, no, stwierdzicie, że kuter byłby fajnym rozwinięciem. Nie musicie wydawać na niego kolejnych 60 czy tam 70 dolców, tylko ulepszacie Aurorę. Ulepszając statek. Dopłacacie tylko różnicę między tymi statkami. Jest to na zasadzie takiego łańcuszka, co pozwoli Wam nie wydawać milionów monet. Także tutaj 50, 62, czyli byście musieli dopłacić do kutera 12 dolców. Aurorę wtedy tracicie, a na jej miejsce dostajecie katera. W ten miesiąc będzie też sporo ewentów, dzięki którym będzie można zdobyć troszeczkę darmowych przedmiotów. Yy, na przykład weterani początkujący. Jeżeli znajdziecie sobie swojego guru, będziecie z nim grać minimum pół godziny w ciągu jednej sesji. Yy, będziecie po kolei zdobywać yy, nagrody. Nie, nie statek, to jest tylko farba, malowanie statku, więc yy, żebyście tutaj się nie Mylili. To są nagrody, które otrzymuje początkujący, czyli pistolet, karabinek, całkiem niezły p 4 r Rifle Samos, osobiście takiego używam, a także Multitool. Weteran, który będzie was wprowadzał w grę, daje czapę, malowanie, właśnie do statku, a także całkiem fajną zbrojkę. Generalnie, czy Będziecie pomagać innym graczom, czy będziecie prosić o pomoc, to wszystko pozwoli Wam jakieś tam fajne gratisiki ściągnąć. I jeszcze jedna rzecz, ponieważ, no, skoro to są darmowe loty, fajnie by było wiedzieć, czym będziemy latać. Możecie przetestować Arrowa, leki, myśliwiec, Jedynkę, Statek, o którym dość często wspominam, który. Chyba sam zakupię prędzej czy później, chociaż tutaj nie jestem do końca pewien, ponieważ tutaj na tej stronie się pojawia, a na innej stronie widziałem, że go nie było. Caterpillara Macie. Kutlas Blaka, czyli statek, którym ja teraz latam, którym w tej chwili się, się bawię. Kutlas Reda, czyli. Jest to, jeżeli się nie mylę, szpitalna wersja blaka, którym ja się posługuję. Horneta Gladiusa są to myśliwce, jeżeli mnie pamięć nie myli. Prospektora, statek do miningu. Tutaj chyba razor jest do wyścigów. Mogę się mylić, nie jestem aż tak bardzo oblatany, jeśli chodzi o te wszystkie statki. Walkiria. Nie mam pojęcia, ale cena jest zaporowa. Raczej prędko się na nią nie zdecyduje. Kulturę, czyli statek do skrapowania innych statków, do zbierania złomów w kosmosie. Bardzo dużo ludzi go poleca, jeżeli chcecie się zająć właśnie złomowaniem. Yy, no i z powrotem mamy Arola. Także jest z czego wybierać, jest co testować. Jeżeli nie teraz, no to kiedy? A jak wybierzecie play for free, wybieracie get started, później trzeba będzie pobrać launchera i nie pozostaje mi nic innego jak życzyć wam dobrej zabawy. Mam nadzieję, że się spotkamy pośród gwiazd. Ja teraz spadam w kimono, bo jest prawie pierwsza w nocy, a na rano muszę wstać do roboty. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.